Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj nieco nostalgicznie zaczęliśmy, chociaż mam nadzieję, że nie smutno, tylko bardziej tak relaksująco. O, relaksująco to jest dobre słowo, ponieważ dzisiaj mam dzień wolny, prawie że mam tylko nagrywki, muszę zrobić zdjęcia, ponieważ mam reklamę. Mam nadzieję, że te zdjęcia wyjdą piękne, ale przed zdjęciami mam jeszcze trochę czasu, więc dzisiaj zrobimy sobie taki dzień spa. Właśnie relaksu, żeby się przygotować do sesji zdjęciowej, więc zacznę od kąpieli. Później przejdziemy do pielęgnacji, później zrobimy włosy i lecimy na sesję. Ale mamy kilka godzin, więc bardzo się cieszę, że mogłam zacząć ten poranek tak bardzo spokojnie. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że moja siostra zaproponowała mi, ponieważ jest bardzo ładna pogoda, czy mogłaby pójść na spacer z psami, więc ja nawet dzisiaj nie wstawałam na spacer z psiakami. Wyobrażacie to sobie? Ale jest jedno ale. Nie najlepiej się czuję, bo dzisiaj mam babskie dni, więc jak mój humor nie będzie dopisywał albo będzie się tak różnić, i będzie jak sinusoida, to wiecie o co chodzi, bo naprawdę dzisiaj się bardzo źle czuję, więc trzymajcie kciuki za moją sesję, żebym tam wyszła ładnie, bo bardzo mi zależy na tych zdjęciach. No to nic, ja piję moją herbatę, jeszcze jest ciepła, no i życzę Wam miłego dnia. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something. Falling asleep to the sound. Już jestem wykąpana, włosy umyte, ale maska na włosach wciąż jest, dlatego że najpierw zrobię sobie pielęgnację. I wiecie co odkryłam? Znalazłam moją szczoteczkę do mycia twarzy. Wiem, że wiele z Was pisało, że ona nie jest do końca zdrowa, ale powiem Wam, że ja naprawdę z niej byłam bardzo zadowolona i miałam taką miłą, czystą twarz, więc odnalazłam ją. Bardzo się cieszę i zrobimy sobie nią właśnie pielęgnację. I dzisiaj specjalnie pojechałam do sklepu, żeby kupić sobie żel do mycia twarzy, który bardzo, bardzo lubiłam. Miałam go chyba z 2 lata, a już mi się skończył. I jest to żel z Herboriana. To nie jest żadna reklama, ale pokazuję Wam, bo naprawdę jest to bardzo fajny produkt, który przepięknie pachnie. On chyba w ogóle trochę oczyszcza skórę, ale zapach jest niesamowity, a ja też właśnie z tego używam kremu BB i jestem zadowolona z tego produktu, więc powróciłam do... To jest w zasadzie olejek do mycia. On ma też fajną konsystencję, pokażę Wam, bo dotychczas stosowałam sobie nawet w Warszawie w filmie, w którym zabierałam Damiana na kolację urodzinową, tam stał taki żel, teraz właśnie wypadł mi z głowy, ale z różową nakrętką. No to właśnie jego cały czas używałam i wzięłam sobie go z Krakowa do Warszawy, a tutaj w Krakowie nie mam nic do mycia twarzy, więc właśnie stwierdziłam, że ten bardzo lubiłam. Ale zobaczcie, on ma taką mega, mega fajną konsystencję. Mam nadzieję, że się nie pobrudzę, bo mam czyściutki dres z prania. Taką właśnie... Ja bym nie powiedziała, że to jest taka jak olejek. Olejek mi się kojarzy tylko z takimi olejkami do włosów, a tutaj nie ma takiej konsystencji. Ale zobaczcie, on się po zapienieniu robi biały i dzięki temu jest bardzo wydajny. Ale zapach, no rewelacja. Zapach jest przepiękny. To nic, zabieramy się za pielęgnację twarzy. Jezu, powiem Wam, że to jest takie przyjemne. Mogłabym to robić całymi dniami. To jest takie milusie. Już zapomniałam, jakie to uczucie, bo oczywiście walnęłam do szafki. A wczoraj, robiąc takie mikroporządki, bo się przygotowuję, słuchajcie, do nagrywania filmu Clean With Me. Psychicznie się przygotowuję, ale też chciałam sobie troszkę rzeczy powyrzucać już wcześniej. No i powiem Wam, że odnalazłam tą szczoteczkę i się tak ucieszyłam, bo kompletnie zapomniałam o jej istnieniu. Ale wiecie, co sobie przypomniałam? Przypomniałam sobie, czemu nie lubiłam tego olejku, olejko żelu. Bo ma tak beznadziejną butelkę, po prostu nie da się tej butelki nacisnąć, bo ona jest bardzo twarda. I żeby wydobyć produkt z niej, trzeba tak potrząsać. I w ogóle stąd nie leci kompletnie nic, rozumiecie? Więc tak się trzęsie, tutaj leci takimi po prostu małymi kropelkami, więc produkt jest świetny, ale butelka
Beznadziejną. Dobra, zmywamy to z buzi. Nie no, czuję się teraz, jakbym miała tak fajnie oczyszczoną buzię. Czuję, że ta twarz jest naprawdę super czysta. Teraz nałożymy tonik, który podobno rozświetla twarz. Też go kupiłam dzisiaj w Sephorze, więc jeszcze nie mam pojęcia, jak działa. To, co mogę powiedzieć, to ma bardzo ładny zapach, taki orzeźwiający. Jest taki w sumie milutki na skórę. Ja powiem wam, że naprawdę chcę się przyznać, ale ja zaczęłam chyba takie pielęgnacje robić dopiero na twarz. Nie wiem, mniej więcej od 4 lat, więc wcale nie tak dawno. A wcześniej totalnie nie nakładałam żadnego kremu, bo wydawało mi się, że po prostu po każdym kremie będę miała jakieś wypryski. A to w ogóle nieprawda. No ale tak mój mózg właśnie wtedy miał takie myślenie. Teraz nie wyobrażam sobie nie nałożyć pielęgnacji na buzię. Niezależnie od tego, czy to jest rano, czy to jest wieczorem. W ogóle jeszcze kiedyś miałam tak, że nakładałam tylko wieczorem. I w zasadzie od niedawna, może od roku, nakładam właśnie sobie krem i serum pod make-up. Bo też mi się wydawało zawsze, że ta skóra jest taka bardzo tłusta. A teraz właśnie lubię to, jak ta skóra tak błyszczy i jest zdrowa. Okej, okay. To było serum z witaminą C. Ono troszkę szczypie i takie mrowienie czuję na skórze po nim. Ale tak jak mówiłam, chcę zużyć wszystkie swoje produkty, więc kompletnie nie jestem wymagająca. To, co mam, to zużyłam. I teraz nałożę krem, którego w ogóle kiedyś nie znosiłam, pokażę wam. To jest krem z La Mer i zobaczcie, jaki on ma kolor. I kiedyś nie znosiłam tego kremu, bo się zastanawiałam, jak ktoś może nakładać taki błyszczący krem na twarz. No i też ostatnio właśnie jak byłam w Krakowie, to nie wzięłam sobie w ogóle żadnych produktów z Warszawy, no bo stwierdziłam, że po co mam wozić te produkty pielęgnacyjne z jednego mieszkania do drugiego, jak przecież na pewno jakiś krem w Krakowie mam, na pewno. No ale się okazało, że nie mam. I jedynym kremem właśnie był ten krem z La Mer i powiem wam, posmarowałam się tym kremem wieczorem i tak podeszłam do lusterka, bo tak wiecie, na szybko. Podeszłam do lusterka, bo chciałam sobie umyć zęby i patrzę, mówię, Boże, jaką mam ładną, rozświetloną skórę. I właśnie wróciłam do szafki, żeby zobaczyć, co to za krem. I się okazało, że to krem, którego nie lubiłam wcześniej, ale zobaczcie, jak ta skóra ładnie błyszczy. To jest taka zdrowa, świetlista, promienna, a ja chyba wtedy wolałam mieć skórę taką matową. W ogóle nie wiem czemu, co to za pomysł. A teraz jestem przesuper zadowolona. Uważam, że ten krem jest doskonały i już mi się kończy. Ale jakbyście chcieli, to pokażę wam tutaj nazwę. To jest krem, który na pewno się będzie zaliczał do tych droższych, bo to jest La Mer. I ja zawsze, jak używam kosmetyków z tej serii, to sobie robiłam takie po prostu, takie wieczorne spa, bo zawsze było mi żal. Więc nie nastawiajcie się, że ten krem będzie tani, ale jest naprawdę fajny. Chociaż tak jak mówiłam, przez ostatnie 2 lata go bardzo nie lubiłam. Ja w ogóle mam nadzieję, że on jest jeszcze dobry, że nie jest przeterminowany. Nie wiem, czy tu jest jakaś data. Może lepiej nie sprawdzajmy, bo go lubię. Ale pachnie ładnie. No więc to tyle. Jeszcze normalnie bym użyła kremu pod oczy, ale nie mam kremu pod oczy w Krakowie. Dwa te takie malutkie mini kremy mam w Warszawie, więc pod oczy teraz nie zrobimy nic, ale to co zrobimy, to spłuczemy maskę. Jestem prawie gotowa i teraz tak, jeżeli zależy wam na tym, żeby nie obciążać włosów za bardzo suszarką, to robicie, co macie zrobić, włosy sobie podsychają w ręczniku. Też bardzo ważne jest to, że jak sobie spinacie ręcznik, to żebyście zbyt mocno tutaj nie zwijali ręcznika, ponieważ jeżeli będziemy zbyt mocno zwijać ręcznik, a mamy osłabione włosy, to po prostu włosy nam będą pękać. Więc zróbcie tak, że dajecie w ten sposób ręcznik, żeby wisiał swobodnie, łapiecie go, robicie raz tylko i do tyłu, bo wtedy po prostu włosy nie są tak mocno masakrowane właśnie takim ściskaniem, wyciskaniem. No i właśnie jeżeli chcecie, żeby wasze włosy były zdrowe,
To zawijacie w ręcznik, później robicie wszystko, co chcecie sobie zrobić, jeżeli macie czas. Ja teraz pójdę zrobić śniadanie, ale też możecie na przykład zrobić sobie makijaż i dopiero na sam koniec, kiedy te włosy już tak mocno podeschną, bierzecie suszarkę i wygładzacie na szczotce. I wtedy tak naprawdę w większości czasu włosy podsychają same i to działa na korzyść. If it's feeling right, we don't gotta fight it. Tell me what you like, anything I'll try it. Jupiter to Mars on a private jet. Yeah, I'ma give you something that you never gonna forget, no. Zobaczcie, jak Bogdan mnie terroryzuje. Czekajcie, zaraz będzie. A jadł, żeby nie było, że głodzę syna. Proszę. To jeszcze jedną? Proszę. A ty nie lubisz. Frania, słuchajcie, jest zawsze obrażona, jak podchodzi do miski i jak to nie jest psi bufet, to ona jest bardzo obrażona. Dzisiaj też nie chciała jeść. O, ty jesteś na diecie od pół roku, jesteś taki przystojny, musimy się tego trzymać, wiesz? No, zabieram to. Zabieram, bo inaczej tutaj będziesz rzucał miską, tak? A później pojedziemy dla was po smaczki. No, bo wam się skończyły. Mówiłam, że Thermomix zabieramy do Warszawy, więc już tutaj, nie chciałam być gołosłowna i już go spakowałam, to znaczy zaniosłam pod drzwi, to oznacza, że Thermomix jedzie do Warszawy, zapalimy światło, bo chyba ciemno. Zabieramy Thermomix, bo będziemy w Warszawie gotować, bo nie zamówiłam sobie diety pudełkowej, ale teraz mam ochotę na owsiankę, więc zrobimy sobie owsiankę w termo, żeby nie brudzić miliona garnków i blenderów. No i słuchajcie, wciąż jesteśmy zalogowani na koncie Michała, ponieważ nie przyszło mi to hasło przypominające w ogóle na maila. I no nie ukrywam, trochę jestem wkurzona, bo nie mogę sobie z telefonu po prostu zaznaczyć, co gotuję. I muszę tutaj klikać, a z tymi moimi paznokciami, powiem wam, żeby coś zrobić, to w ogóle osobny temat, to jest tragedia, bo to się robi 5 godzin. No, nie mogę sobie tutaj kliknąć w odpowiednią literkę. Nie wiem jak dziewczyny żyją z tak długimi paznokciami. Na początku jest super, ale ja już coraz częściej myślę o tym, żeby je obciąć, bo one naprawdę są bardzo długie i przeszkadzają mi w takim codziennym życiu. O dziwo, w pracy mi nie przeszkadzają. Dobra, owsianka z chia, owsianka kakaowa. Wczoraj robiłam owsiankę kakaową i powiem wam, że jest beznadziejna. Jak będziecie chcieli sobie zrobić Thermomixa, to jest obrzydliwa. Z jabłkiem i bananem. Chyba zrobimy tą z jabłkiem i bananem, mimo że my zrobimy z jabłkiem i bananem. A czemu nie? Jak zrobimy taką? Ona jest pyszna. To smakuje jak taki mus dla dzieci. Pycha. Rozpocznij gotowanie. No to dobra, zaczynam od jabłek. Moja babcia nie byłaby zadowolona z tego, jak kroję jabłka. Pamiętam, jak byłam mała, to właśnie moja babcia zawsze zwracała uwagę mamie, że jak kroi ziemniaki, to połowę ziemniaka nie ma. Teraz sobie właśnie przypomniałam, jak zobaczyłam te moje tam skórki. Okej, mamy to. Pieski lubią jabłko, więc damy im troszkę jabłka. Idziemy do Bogdana. Tak coś niechętnie. Jabłuszko. Lubisz. Lubisz jabłuszko, a ty? Proszę. Miałbyś 15 gramów, dałam 30. No, trudno. Banana. Ej, nie no, za mało będziemy mieć tej owsianki. 15 gramów na naszą dwójkę to nie ma szans. W ostatnim filmie, jak byłam w Warszawie, mówiłam wam, jak wyglądają moje szczotki w Krakowie. I co się dzieje, jeżeli ja zostawiam otwartą walizkę i moje psy znajdą właśnie tam szczotkę. To jest ich ulubiona, pani idealna.
Bardzo proszę. I dotychczas myślałam, że to Bogdan, ale słuchajcie, raz przyłapam Franię i to ona jest prowoderką po prostu wszystkich takich zachowań właśnie. Psucia szczotek i tak dalej. A ja sobie już, słuchajcie, ściągnęłam ręcznik z głowy, dlatego że czułam, że ten ręcznik jest już bardziej mokry niż moje włosy, więc teraz sobie właśnie je rozczeszę i będą się podsuszać same. Na szczęście szczotka jeszcze jakoś funkcjonuje i mogę z niej skorzystać, ale no czuję takie tutaj drzazgi pod palcami. A oni, słuchajcie, kiedyś mieli taką kostkę do gryzienia, taką drewnianą i ja nie wiem, czy oni po prostu nie myślą, że to jest ta kostka, bo cały czas tylko tą szczotkę, tą jedną, po prostu mi psują. Za każdym razem, chyba z 6 takich szczotek w Krakowie mi zepsuli. Dobra. Działamy dalej. Pachnie też ładnie. Chciałam tylko powiedzieć, że plus jest taki, że dzięki temu, że nagrywam, to zapomniałam o tym, że mnie tak strasznie boli brzuch i właśnie teraz sobie przypomniałam. Czyli cudownie, są jakieś plusy. Zaraz kolejną tapsę zażyję i może jakoś przetrwam ten dzień. Dobra. Ale chyba jest lepsze, słuchajcie, jak się samemu zblenduje banana i się to wszystko połączy. Jakoś taki dziwny jest ten smak. Jeszcze raz muszę spróbować. Teraz już lepiej. Jakiś taki dziwny smak miałam. Nie wiem czemu. Ale i tak uważam, że jest lepsza owsianka, jak się zblenduje banana i doda po prostu do owsianki w garnku. Tylko są płatki, mleko i wtedy przekładamy tego banana. Wydaje mi się, że ma fajniejszy smak. Bobuś, co się stało? Jeszcze raz spróbujemy? Opa! No teraz jest super! Ładniejsze dla ciebie. Prawdziwa gospodyni. Ładniejsze daje gościom. Co, miód ci nie podszedł? Jak z łaską. Jaka łaska, miód mu nie zasmakował. Wiesz co, już ci nigdy nic nie dam. Nie dam ci. Kolejnym etapem jest zrobienie szybkiego make-upu, bo już musimy lecieć do studia, więc teraz tutaj musicie mnie na chwilę zostawić, bo muszę się śpieszyć, bo oczywiście jest małe opóźnienie. W sensie nie spóźniłam się, ale boję się, żeby się nie spóźnić, bo będziemy mieć dosłownie godzinę na zrobienie zdjęć. To jest dużo, ale czasami mam tak, słuchajcie, że jak jest jakaś reklama i są jakieś wytyczne, że trzeba zrobić to i tamto, to czasami jest tak, że po prostu coś wydaje się proste, a w rzeczywistości jest bardzo, bardzo trudne, a ja dzisiaj się nie najlepiej czuję, tak jak mówiłam. Więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. Trzymajcie mocno kciuki. Napiszę Wam później w komentarzu, jak już będzie po publikacji tego filmu, czy się udało, czy musieliśmy poprawiać w Warszawie. Mam nadzieję, że nie. Korektor, słuchajcie, to jest coś, czego dzisiaj potrzeba mi bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Fryzjer mnie oszukał, ponieważ mówił, że jest tak bardzo zajęty, a proszę bardzo, przyszedł tutaj na pogaduchy do Marty. Tak to wygląda, a nie, że zajęty. Nie, tak serio, to za ile skończysz? Za ile? Ostatnie dwie dziewczyny kończą słyszeć, więc... A zdążysz mi pofalować i później ja poczekam, aż nimi zapniesz? No to dobra, to mam iść do góry? Nie muszę być, tak. A ja chciałam jeszcze poinformować, ponieważ moja stiska dostała dzisiaj awans. Tam, taram, i teraz takie fanfary. Jeszcze raz buziaczek. I obiecie się popłakałyśmy, ale ja powiedziałam, że to dlatego, że jestem taka emocjonalnie wrażliwa, byłam okres. A ty też masz? Nie mam, ale ja zawsze jestem wrażliwa, więc... To prawda. To jest wrażliwie, a ja w ogóle nie wrażliwa, więc... Nie pochwaliła się. Nie pochwaliła się? Nie, nikomu się nie pochwaliłam. O, bo może wiesz, bała się, że będziecie chcieli, żeby was zaprosiła na jakąś kolację. Ona tutaj? Tak. Tak. Skarbona jest, no.
Także słuchajcie, taka miła wiadomość, a ostatnio też mieliśmy jeszcze jeden awans naszej stylistki Ani Pełki, która już nie jest stylistką, jest top stylistką, więc serduszko rośnie. Dumna mama, idę. Słuchajcie, zmiana planów. Myślałam, że będziemy robić fale, ale jednak nie będziemy robić fal takich zwykłych na lokówce, tylko na falownicy. Więc jestem bardzo ciekawa, bo już dawno nie miałam takiej fryzury, a nigdy mi się nie chce tą falownicą samemu robić włosów. To mają być takie bardzo delikatne włosy, więc jestem ciekawa efektu. Przed chwilą wam powiedziałam, że nie lubię robić fal sobie na falownicy, a mi się co powiedział? Że strasznie boli od tego ręka. Efekt jest super, ale od tego zaciskania strasznie boli pół. Nikt nie lubi tego robić, ale naprawdę, no, efekt jest bardzo fajny. A nawet nie wiedziałam, że mamy taką grubą falownicę. Tak zarobiste. Jak się dużo włosów od razu zrobiło, nie? Fryzjer poszedł, więc muszę sobie sama tutaj wykończyć fryzurę, ale nie martwcie się, zaraz przyjdzie. Michał dzisiaj prowadzi szkolenie, więc teraz sprawdza pracę uczestników, ale widziałam, że bardzo, bardzo ładnie obcięli modelki. Efekt prawie że końcowy. Mega mi się podobają te włosy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Naprawdę to trwało z 5 minut wszystko. A jest efekt taki wow, podoba mi się. Mogłabym tak iść na randkę. Co myślicie? Na tak czy na nie? Trochę jak wiedźma, ale trochę ładnie. A to byś podoba? Czyli się nie dowiemy. Od Damiana się nie dowiemy, jak ładniej. Także pytam was o zdanie, czy jest ładnie, czy tak, czy w falach. Podoba mi się. Stwierdziłam, że tak mi się podobają te włosy, naprawdę, jakoś tak się czuję dzisiaj ładnie. Rzadko kiedy w ogóle chyba tak jest, że patrzymy w lustro i się czujemy ładnie. Zawsze sobie coś wymyślamy, a ja dzisiaj tak mam, że naprawdę czuję się ładnie. Nie wiem, to jest mega dziwne, bo jestem spuchnięta, bo mam okres, więc jakby powinnam czuć się taka, wiecie. Ale czuję się ładnie, więc postanowiłam, że wykorzystam to. I Michał mi zrobił takie piękne włosy, że jedziemy do studio i zrobię sobie pierwsze zdjęcie w tych włosach, a drugie zrobimy takie, a drugą fryzurę zrobimy taką, jaka musi być do kampanii. I to już będzie reklama, ale muszę wykorzystać te włosy, bo ja już jak je zepnę, to już mi się później zniszczą i nie będę mogła zrobić zdjęcia, a mi się tak bardzo podoba, więc Michał już skończył pracę, ale mój przyjaciel pojedzie z nami na godzinkę i pomoże. Może korki ominę przy okazji. O, no w sumie tak, szukajmy, słuchajcie, plusów. Widzicie? Idealny pracownik. Wczoraj w firmie co robił? Leżał na zapleczu i udawał, że pracuje. Teraz jestem w każdym twoim blogu praktycznie. W każdym cię spotykam. Wtedy rano w samochodzie, tutaj po prostu. To prawda, to prawda. Dzisiaj już jedziemy do Warszawy, więc jutro słuchajcie, na Centralnym Michała spotkamy. Na pewno tak będzie. Taram! Już znacie to studio z któregoś tam z ostatnich vlogów, więc jesteśmy tutaj w studio Summit i będziemy tutaj wykonywać fotki. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak zakładamy. Mamy co prawda dużo czasu, ale też chcemy dzisiaj jechać do Warszawy, więc mam nadzieję, że uwiniemy się szybko. Pierwsze zdjęcia będziemy robić w takiej fryzurze. To totalnie nie będzie zdjęcie reklamowe, a później będziemy się... Oj, przepraszam. Nie mogę złapać równowagi. A później będziemy się przebierać. Będziemy czesać włosy, no już będziemy zajmować się stricte reklamą, która nie wiem kiedy się pojawi, po prostu mam nadzieję tylko, że to zaakceptują, bo przy tych reklamach jest tak, że influencerzy dostają brief i tam są wskazówki, których trzeba się trzymać, jest to, czego nie wolno, jest to, co się powinno. No i w zasadzie w tym briefie nie ma za dużo rzeczy, bo to jest współpraca przez agencję zagraniczną. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałam, ale tam jest naprawdę bardzo mało wytycznych, więc liczę na to, że po prostu dali mi wolną rękę, a nie, że zapomnieli mi czegoś wysłać. Więc działamy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. I jesteśmy już po sesji i powiem wam, wyszło naprawdę cudownie. Tak mi się podobają zdjęcia, że zrobiłam sobie jeszcze przy okazji kilka zdjęć bez produktu na Insta, więc za niedługo zobaczycie nowe zdjęcia, nowe fotki, ale są naprawdę tak piękne. Jestem zachwycona. Zawsze w ogóle my tak robimy, że jak robimy jakieś rolki, to nam po prostu schodzi pół dnia na robieniu tych rolek, a i tak ten efekt ani mnie, ani mojego operatora nie zadowala. A jak robimy zdjęcia, to po prostu to idzie tak... 5 sekund zdjęcia są i są takie piękne, że nie wiemy, które wybrać, więc bardzo się cieszę, ponieważ mam nowe zdjęcia na Insta, czyli nie będzie przestoju, bo u mnie zawsze jest problem z tymi zdjęciami. Jak gdzieś jestem za granicą na wakacjach, to jest dużo zdjęć, a jak sobie jest w Polsce, to nie ma zdjęć. Ja jakoś tak jak jestem w Warszawie czy w Krakowie, nie mam motywacji, bo wszędzie jest szaro, buro, ponuro, w ogóle zobaczcie, co to ma być za pogoda dzisiaj, no. Zero słonka. Ale jak robiliśmy zdjęcia, to jeszcze przez chwilkę było, więc fajnie. Więc dzisiaj, słuchajcie, bardzo fajny, produktywny dzień, mimo że zdycham
na ból brzucha, więc tym bardziej jestem z siebie dumna, że dzisiaj zrobiłam piękne rzeczy. A teraz jedziemy ładować samochód, wracamy po psiaki, jedziemy do Warszawy, ale chwilę przeczekamy, żeby poczekać i nie jechać te największe korki, bo ostatnio, słuchajcie, wyjeżdżałam z mamą z Warszawy, jak jechałyśmy na wakacje i chyba z Krakowa, tak, z Krakowa. Wyjeżdżałam z Krakowa i wyobraź sobie, Michał, że godzinę 50 stałam w korku na Alei 29 listopada. Myślałam po prostu, że sobie odetnę głowę. To było straszne, bo jechałam do Warszawy 5 godzin. Nigdy nie jechałam tak długo. Już później to po prostu myślałam, że mi tyłek i nogi odpadną, więc dzisiaj mam nadzieję, że tak nie będzie. Moi drodzy, muszę Wam coś pokazać. Straszne rzeczy się stało. Po pierwsze, w nowym telefonie, czyli w tym, to co, w ogóle to nie jest mój nowy telefon, ponieważ ten telefon ma rok i leżał w pudełku, ponieważ używałam cały czas starego mojego telefonu i przestałam go używać, kiedy nie zadzwonił mi budzik, ponieważ telefon się wyłączył i się zepsuł. Ale jak przeniosłam wszystkie rzeczy na ten telefon, to nagle tamten ożył i działa. I tam mam podpiętą kartę, a tu nie mam, bo był jakiś problem z bankiem. I teraz jesteśmy w Bonarce, ponieważ ładujemy samochód przed wyjazdem do Warszawy i stwierdziłam, że kupię psom smaczki i że pójdziemy sobie po prostu na kawę do Starbucksa. I wyskrobałam tutaj za skórniki z samochodu, ale powiem Wam, że także to jest mój portfel w ogóle, słuchajcie, bo nie wzięłam nic ze sobą, bo myślałam, że pojedziemy tylko na sesję i wracamy. Ale nawet mi się udało uzbierać, słuchajcie, 170 zł. I tutaj są jeszcze takie złotówki, więc trochę będzie. No i właśnie powiedziałam, że Damiana budżet na kawę to 9 zł, albo że wypijemy jedną na pół, jak nam nie starczy, bo tutaj zamierzam kupić psiaką smaczki, bo mi się wszystkie pokończyły, więc idziemy do sklepu zoologicznego, ładuje się samochód, pójdziemy na kawę i pakujemy się i jedziemy do Warszawy, no i będę testować nowe legowiska, które tam... Jezu, cóż to za silnik? Które są tam z tyłu? Leżą idealnie. Zobaczymy, czy psiaki będą zadowolone, czy będzie im wygodnie. Musi być. Na pewno będą zadowolone. Idziemy. Myślałam, że kupię im dużo smaczków za taką kwotę, ale ja tam zobaczyłam, że tam są smaczki za 50 zł. Rozumiecie? Jedne smaczki za 50 zł. Jak miałam zawsze tak tylko płaciłam kartą, to nie zwracałam na to uwagi. Także może czasami dobrze nie mieć tej karty, żeby zobaczyć, co ile kosztuje i poznać realia życia. Źle to świadczy o mnie, ale niestety taka jest prawda, że jak płacę tą kartą, to naprawdę ja nie wiem, co ile kosztuje, bo się nad tym nie skupiam. I może dobrze. Mało tego, Damian zauważył, że to jest przecena z 64 na 49. Jeszcze się ze mnie śmieje, że psom żałuję. Nie żałuję, ale kurde, w szoku trochę jestem, że to jest takie drogie. To jest czas dla mnie. Pana Dolfemina. Na mnie w ogóle nie działają leki, słuchajcie. I serio, ja jestem bardzo wytrzymała na ból. Mam duży próg bólu. Ale to mnie tak boli, że to jest masakra. Powiem Wam, że gdybym nie nagrywała, gdybym dzisiaj nie była w pracy, to leżałabym cały czas w łóżku. I plusem jest to, że jak coś robię i pracuję, to nie myślę o tym brzuchu, ale serio czuję się masakrycznie, a jeszcze czeka mnie podróż do Warszawy, więc łykam tapsy. Brzuchko. Liczymy na to, że przestanie boleć. Czemu to tak boli? Coś się dzieje. Zdrowie! To tutaj mamy kawę, która musi mi przynieść bardzo dużo energii, ponieważ czeka mnie powrót do Warszawy, długi, z bolącym brzuchem, ale mam nadzieję, że za godzinę przestanie mnie boleć. Napiję się kawy cieplutkiej. Samochód w tym czasie się naładuje, już Wam powiem, ile zostało do naładowania. O Boże, jak szybko! Jeszcze tylko 15%, więc szybko pijemy kawę i lecimy! Tadam! Jeszcze nie zdążyłam wypić kawy, a tutaj już samochód prawie naładowany. 97%. Bardzo mi się to podoba. Dzisiaj jest szybko, ale dzisiaj... O, tu taki był. Taka ogromna Tesla ostatnio była razy 3 i przez takie ogromne Tesla nie naładowało mi się moje małe autko. To było w poprzednim vlogu. No więc dobra, ale teraz 97% i zapłaciliśmy za to 60 zł 54 grosze. Więc... Tutaj na tym superchargerze jest trochę drogo, ale i tak to jest super, że jest szybkie. Więc czekamy 3% i jedziemy po psy, pakujemy się i wyruszamy do stolicy. 3, 2, 1. Taram! Ja wina, że ty jesteś taki dobry. Proszę. Moje piękne kwiaty, ale się nie rozwaliły, całe szczęście. Przepięknie pachną, to są moje ulubione kwiaty.
Nie, no chyba nie będę tego jadł. Dobra, chyba będzie jadł, więc idziemy wsadzić z drugiej strony. Powiem wam, że zapakowanie psów naprawdę jest trudne. Ja już to mówiłam, ale ja nie wiem, jak ludzie pakują swoje dzieci. Jak z psami jest tyle problemu? Śmieci wyrzucone, ogarnięte, jedziemy. Psy przypięte. A nie, czekaj, chyba Bogdana nie przypięłam, jeszcze sprawdzę. Nie, no elegancko, gentleman przypięty. Słuchajcie, zobaczycie w środku, jak się pięknie tam mieszczą, ale czemu Frania siedzi do góry? Widzisz, jak Franka siedzi? Co się tam zdała?